Kolejny gołąb, który jest przeznaczony na aukcję. Aukcję na rzecz dzieci podopiecznych Fundacji Ludzki Gest. Jest gołąb pochodzący z hodowli Józefa Kernera. Hodowla ta była, to chcę też tutaj podkreślić, zaprezentowana we wrześniowym numerze gazety Pitman Magazine. To sobie może ktoś dokładnie o tej hodowli, tutaj zobaczmy na 11 stronie, jest ten reportaż z tej hodowli, możemy zobaczyć. A o gołębiu, który przeznaczył kolega Józef Körner, powie nam ksiądz Jerzy. Proszę bardzo. No można krótko powiedzieć o Józefie Körnerze z Düren, że to jest wybitny hodowca niemiecki, 80-letni, który praktycznie w sporcie gołębiarskim w Niemczech osiągnął wszystko, co było do osiągnięcia, mimo wieku. Wygrywa wiele lotów, dla przykładu tylko w tym roku, 15 lipca 2017 roku z miejscowości Blois, 520 km, brało udział 417 hodowców, 7640 gołębi z regionu Aachenland i regionu Grenzenland West. Józef Körner z tego lotu narodowego miał dwa pierwsze gołębie, pierwszego i drugiego. Muszę też powiedzieć, że w tej chwili jest w trudnym czasie i życzymy mu dużo sił, bo niedawno zmarła jego żona. Bardzo trudno jest mu się z tym pogodzić i no niestety nie będzie rodowodu do tej samiczki, bo po prostu trudno jest mu się zebrać, żeby taki rodowód zrobić. Natomiast zapewnił, że jest to z jego podstawowych gołębi, wywodzących się z gałębi starej linii Vanenabele od Toniego van Ravensteina, gołąb przelotowany, samiczka, która miała trzy konkursy, piękna w ręce. Bardzo ładny gołąb. Naprawdę od czołowego hodowcy Niemiec. Ona ma numer DV08324. Z 17 roku, 719. Dobrze. Czyli to będzie ten gołąb, no będzie niestety pozbawiony rodowodu.